Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj prezentujemy pierwszą część listy najciekawszych gier RPG, które mają mieć swoją premierę w nadchodzących miesiącach. Wymienione produkcje charakteryzują się bardzo zróżnicowaną tematyką, od fantasy przez cyberpunkowy, futurystyczny świat, aż po czasy średniowieczne. Kolejność gier jest całkowicie przypadkowa. Final Fantasy XV. Final Fantasy to jedna z najstarszych serii gier RPG. 15. część wprowadza sporo nowych elementów do rozgrywki. Akcja dzieje się w czasach podobnych do współczesnych i skupia się na historii Noxis Lucis Kellum. Główny bohater jest księciem i obrońcą Lucis, ostatniego królestwa, które kontroluje kryształy będące powodem ciągłych walk. I to właśnie jego zadaniem jest utrzymanie pokoju na świecie. Najnowsza część zostawia nam sporo swobody w poruszaniu się i zwiedzaniu świata, a przejścia pomiędzy walką a eksploracją są tym razem płynne bez ekranów ładowania. Świat gry to duży połączony ląd, który możemy zwiedzać pieszo lub samochodem. Walka opiera się na tzw. systemie Active X Battle, czy też Active Cross Battle. Bazuje on na trzech podstawowych funkcjach: ataku, obronie oraz przyciskach interakcji pomiędzy umiejętnościami lub członkami drużyny. Skupiać się w takim razie będziemy bardziej na środowisku, po którym się poruszamy walcząc z przeciwnikiem, niżeli prostym wybieraniem komend z rozwijanego menu, jak to było w starych odsłonach serii. Wielki krok w przód mający ponownie zjednoczyć fanów serii. Dokładna data premiery nie została jeszcze podana, wiemy, że ma to być 2016 rok. Gra ukaże się na Xbox One i PlayStation 4. Deus Ex Mankind Divided. 2 lata po wydarzeniach z Human Revolution wcielamy się ponownie w postać Adama Jensena. Tym razem w nowej sytuacji, nowym środowisku i z nową robotą do wykonania. Lądujemy w samym środku wojny cywilnej pomiędzy zwykłymi ludźmi, a tymi z augmentowymi kończynami. Po raz kolejny znajdować się będziemy w niełatwej sytuacji, współpracując jednocześnie z Interpolem oraz grupą hakerów określających się mianem Juggernaut Collective. Tym razem deweloperzy obiecali jednak całkowitą swobodę działania. Wiąże się to z tym, że misję będziemy wykonywać w sposób, który nam najbardziej odpowiada. Jeśli przez całą grę się skradamy, nie będziemy musieli walczyć z bossem stylem Rambo. Square Enix obiecuje ogrom możliwości i decyzji, które możemy podejmować samodzielnie. Gra ma się ukazać 23 sierpnia 2016 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Dark Souls 3. Jest 4. odsłoną serii Souls, dewelopera From Software. Akcja rozgrywa się w Królestwie Lothric, gdzie gracz musi przeżyć apokalipsę spowodowaną konfliktem światła i ciemności. Po raz kolejny przyjdzie nam zmierzyć się z Lords of Cinder, poprzednimi bohaterami połączonymi przez ogień. Najnowsza odsłona zawierać będzie te same elementy co druga część, wzbogacona o kilka nowych rozwiązań w kwestii poruszania się i walki. Ma być ona dynamiczniejsza, oparta na nowych postawach bojowych. Deweloperzy chwalą się dostępnością nowych klas postaci, przeciwników, nowych rodzajów broni oraz elementów ekwipunku. Kolejną nowością mają być nagrobki informujące nie tylko o poczynaniach innych graczy, ale także wprowadzające nas w fabułę gry. Za produkcję odpowiada Hidetaka Miyazaki, twórca Demon's Souls, pierwszego Dark Souls oraz bardzo dobrze przyjętego Bloodborne. Europejska premiera wyznaczona jest na dzień 12 kwietnia 2016 roku. Scalebound. Trzecioosobowe action RPG osadzone w świecie łączącym w sobie elementy fantasy i science fiction. Naszym protagonistą jest Drew. Młody mężczyzna zostaje połączony z ogromnym smokiem imieniem Tuban. Jest on ostatnim przedstawicielem gatunku. Świat Draconis, w którym dzieje się akcja, wydawałby się bardzo realistyczny, gdyby nie energia, która powoduje przeczące zasadom grawitacji umieszczanie elementów otaczającego świata. Nasz bohater, sterując smokiem, uczestniczy w walkach głównie z daleka, wystrzeliwując płonące strzały, przenosząc się do przeciwnika, a przy tym wszystkim pomaga nam Tuban ziejący ogniem. Wszystko to wygląda bardzo widowiskowo i uzupełnione jest bardzo dynamiczną muzykę grającą w słuchawkach Drew. Największą niespodzianką jest koop w czterech, w którym każdy z graczy ma swojego customowego smoka, którego może wykorzystać w wspólnej rozgrywce. Scalebound jest projektem Microsoftu oraz Platinum Games i zaplanowany jest jako ekskluzyw na Xbox One. Ma ukazać się dopiero w 2017 roku. Persona 5.
Kolejna część znanej serii RPG mającej swój początek jeszcze w 1996 roku na platformę PlayStation. Po raz kolejny wcielamy się w ucznia japońskiego liceum, który odkrywa, że posiada nadnaturalne moce. Będzie je mógł wykorzystać w walce z siłami ciemności. Gra powstaje ponownie w studiu Atlus, a za jej produkcję odpowiedzialne są osoby biorące udział w tworzeniu poprzednich wersji. Po raz kolejny poruszać się będziemy po kreskówkowym, choć mrocznym świecie stylizowanym na anime. Gra ukaże się na PlayStation 3 i PlayStation 4. I am Evan Pettywhisker Tildrum, King of Ding Dong Dell. Who are you? Ni no Kuni 2 jest kontynuacją bardzo udanego pierwowzoru, za stworzenie którego odpowiada studio Level 5. Pierwsza część spotkała się z przychylnością nie tylko recenzentów, ale przede wszystkim graczy i może pochwalić się bardzo dobrą sprzedażą. Wszystko dzięki znakomitej oprawie wizualnej, przy której brało udział doskonale znany wszystkim fanom anime studio Ghibli. Gra opowiada historię Iwana, młodego króla, który podróżuje po królestwie pogrążonym w chaosie. Wydawałoby się, że gra jest bardzo infantylna, gdyby nie fakt, że po drodze młody bohater dokonywać będzie niełatwych wyborów moralnych. Gra jak na razie zapowiedziana tylko na platformę PlayStation 4, ale deweloperzy twierdzą, że nie wykluczają pojawienie się jej na innych platformach w późniejszym czasie. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Star Ocean 5 – Integrity and Faithlessness. 31 marca 2016 na PlayStation 4 ma ukazać się piąta część doskonale znanego cyklu klasycznych JRPG, za których stworzenie odpowiada studio 3Ace. Wydawcą jest ponownie firma Square Enix. Jak wielu japońskich RPG spodziewać się możemy głębokiej fabuły okraszonej cutscenkami z płynnym przejściem do rozgrywki. Jako 23-letni Fidel Camus ponownie eksplorujemy znany nam z poprzednich części świat Faycreed, gdzie wraz z grupką towarzyszy wędrujemy po miastach, wykonujemy zadania, zdobywamy doświadczenie i przedmioty do naszego ekwipunku. I tak jak w poprzednich częściach walczymy ze stworkami napotkanymi na mapie, przełączając się w szybki sposób pomiędzy członkami naszej drużyny. Przygodowa gra z elementami RPG, której koncept został zapowiedziany jeszcze w 2004 roku. Gra miała pojawić się razem z japońskim filmem Oni, coś jednak poszło nie tak do tego stopnia, że nie ukazała się do dnia dzisiejszego. Za produkcję odpowiedzialne jest studio Team Ninja, którego Ninja Gaiden było swego czasu ekskluzywem jeszcze na pierwszego Xboxa. Tym razem gra ma ukazać się tylko na platformę Sony. Historia skupia się na losach Williama, blond włosego samuraja, syna japońskiego lorda i zachodniej kobiety w XVI-wiecznej Japonii. Wielu fanów nazywa tą grę Dark Souls z samurajami ze względu na sposób i rodzaj rozgrywki oraz wrażenie, jakie sprawia w trakcie potyczek z przeciwnikami. Spora ilość japońskiego oręża do zdobycia oraz demonicznych wrogów do pokonania będzie niewątpliwie wyzwaniem dla fanów tego typu gier. Nio oczekuje na swoją premierę jeszcze w 2016 roku. Tom Clancy's The Division. Kolejna gra sygnowana nazwiskiem Toma Clancy'ego, przeznaczona początkowo tylko na konsole 8 generacji. Najnowsza gra od Ubisoftu jest zupełnie nowym spojrzeniem na shootery. Nie jest tytułem stricte RPG, ale zawiera w sobie sporo elementów charakterystycznych dla tego gatunku. Levelujemy i rozwijamy stworzonego przez siebie członka agencji zwanej Strategic Homeland Division, lub po prostu Division. Nowy Jork jest spustoszony przez wirus w wyniku działań terrorystycznych, a my znajdujemy się w samym centrum pandemii, żeby stawić czoła odpowiedzialnym za atak terrorystom. Otrzymujemy możliwość rozwoju naszej postaci na wiele różnych sposobów w trzech drzewkach umiejętności – medycznym, technicznym i bezpieczeństwa, wykorzystując je w specjalizacjach ofensywy, defensywy i leczenia. To wszystko uzupełnione jest o specjalne skille, które otrzymujemy poprzez wykonywanie zadań dodatkowych dla specjalistów poszczególnych skrzydeł naszej bazy. Gra działa na nowym silniku Snowdrop ze zmieniającą się dynamicznie porą dnia oraz sporą ilością rzeczy, które zostały okrojone na przestrzeni kilku trailerów. Gra ukaże się 8 marca na PlayStation 4, Xbox One i PC. Ancient Keyblade War. Yeah, the master's favorite story. So, Kingdom Hearts 3. Tetsuya Nomura po raz kolejny zabiera nas do magicznego świata Disneya i Final Fantasy. Ten weteran klasycznych JRPG-ów przygotował dla nas zakończenie serii zapoczątkowanej jeszcze na PlayStation 2. Historia ma miejsce po wydarzeniach z Dream Drop Distance. Po raz kolejny skupia się na losach Sory, jako głównego bohatera poszukującego 7 obrońców światła, aby przeszkodzić w niecnych planach Zaanorta. Po raz kolejny w naszej przygodzie towarzyszyć nam będą ikony Disneya, Donald, Mickey i Goofy. Rozgrywka nie różni się od poprzednich części. Ponownie mamy tu dynamiczny system walki, skakania i używania magicznych zdolności.
Gra ukaże się nie tylko na PlayStation 4, ale także na Xbox One, co jest sporą niespodzianką dla posiadaczy konsoli Microsoftu. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Wiemy, że ma być to 2016 rok.